Stallion to 46. pojazd prezentowany w tej serii. Jest to samochód klasy muscle, który występuje aż w 4 wersjach, w tym wersji wyścigowej malowanej z motywem Burgershota. No a wszystkie te 4 wersje widzicie teraz na ekranie. Odzorowany jest na Oldsmobile Cutlass z roczników 69 i 70 z drobnymi zmianami, m.in. reflektorów, które bardzo prawdopodobnie są zaczerpnięte od starych modeli Mustangów z roczników 64 do 73. No a zdjęcie widzicie teraz na ekranie. Stallion ma całkiem dobrą przyczepność i prędkość maksymalną, no i przez to niewiele odstaje od najlepszych samochodów w tej klasie. Wersja wyścigowa ma jeszcze nawet poprawione przyspieszenie, ale to zobaczyłem przy okazji testu drag, gdzie sprawdzimy obie wersje. Stallion na wersji niemalowanej możemy kupić na serwisie internetowym za 71 tysięcy dolarów, zarówno w trybie pojedynczego gracza, jak i w trybie online. Jeżeli chodzi o wersję malowaną, no to jest dostępna tylko w trybie pojedynczego gracza i możemy ją zdobyć tylko po wygraniu pierwszego wyścigu serii, których zdobywamy właśnie takie specjalne samochody. Ale sprawdźmy teraz, jakie modyfikacje posiada ten samochód. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, modyfikacje silnika, klaksony, światła, w tym neony, tablice rejestracyjne, lakierowanie, tutaj mam tylko kolor podstawowy, zawieszenie, skrzynie biegów, turbo, koła. No i na sam koniec szyby. No jak widzimy, pojazd niestety ma bardzo mało modyfikacji, nie mamy tutaj dużego wyboru. No to zobaczymy, jak będzie z czasem na trasie drag przy depotuingu. Sprawdzimy tutaj samochody w obu wersjach, bo obie wersje różnią się paskami osiągów, a dokładnie przyspieszeniem. Najpierw sprawdzimy Stalliona zwykłego, nietuningowanego. Stallion zwykły, nietuningowany, osiągnął czas 21 sekund i 20 setnych. Teraz sprawdzimy Stalliona wyścigowego, nietuningowanego. Stallion wyścigowy, nietuningowany, osiągnął czas 21 sekund i 8 setnych. No to teraz sprawdzimy tuningowane wersje, najpierw Stallion zwykły. Stallion zwykły tuningowany osiągnął czas 19 sekund i 13 setnych. No to na koniec sprawdzimy Stalliona tuningowanego w wersji wyścigowej. Stallion wyścigowy tuningowany osiągnął czas 19 sekund i 5 setnych. Wpisujemy wyniki do naszych 4 tabel i porównujemy z wynikami innych samochodów. Mamy 4 tabele, 2 w klasie pojazdu przed depotuingu, no i 2 ogólne też przed depotuingu. Podsumowując, pierwszym plusem jest całkiem przyzwoita prędkość maksymalna samochodu. Drugim plusem jest przyczepność. Trzecim plusem jest dostępność wielu wersji samochodu, mamy tutaj 4 wersje, w tym wyścigową z motywem Burgershota. Jedynym minusem, ale za to bardzo poważnym, jest mało możliwości modyfikacji. Moja końcowa ocena to mocne 7, jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od Was.
Napisz w komentarzu, który z dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jaki pojazd chcesz zobaczyć spośród wszystkich, a być może pojawi się na tym obrazku w kolejnym odcinku.